W dzisiejszym materiale dowiesz się, czym jest mewing, jakie efekty daje mewing i jak wykonywać prawidłowo mewing, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty. Jeśli nie miałeś z tym do tej pory do czynienia, to zachęcam, żeby oglądać do końca, żeby dobrze poznać ten temat, ponieważ możesz w ten sposób poprawić wygląd twojej twarzy, a szczególnie jeśli chodzi o twarz z profilu. Dzień dobry panowie, witam na moim kanale, jestem Dawid, nie piję od 20 lat. Witamy też pana premiera, który dziś jest z nami tutaj. No i dzisiejszym tematem odcinka będzie mewing. Mewing, nie wiem czy słyszałeś o czymś takim, bardzo wiele osób mnie o to pyta na moim blogu, też na moim kanale już też pisaliście, żeby poruszyć takie ćwiczenia na jakieś prawiące twarze i tak dalej, więc dziś skupimy się właśnie na mewingu. I zanim zaczniemy, chciałem zwrócić uwagę na kilka ważnych rzeczy, jeśli chodzi o poprawę wyglądu twarzy. Po pierwsze, musisz mieć niski poziom tkanki tłuszczowej w organizmie, ponieważ jeśli twój poziom tkanki tłuszczowej będzie wysoki, to tutaj mewing właściwie niczym ci nie pomoże. Tak naprawdę będzie to uzależnione od tego, ile masz procent tłuszczu w organizmie. Ja obecnie mam około 17% tkanki tłuszczowej. Zaczynałem od około 11%. No i teraz właśnie też chciałem trochę przybrać na masie. I stało się tak, że mam teraz 17% tkanki tłuszczowej. Więc to jest dużo, dużo już. Więc dopiero jak zejdę do poziomu około 10%, będę widział, jak na moja twarz może wyglądać normalnie. Ja już miałem taki poziom tkanki tłuszczowej i wiem, że twarz. Tak naprawdę, jeśli nigdy nie zszedłeś do poziomu około 10% i cały czas masz około 20%, to powiedziałbym, że nie wiesz, jak możesz dobrze wyglądać, nie wiesz, jak twoja twarz może naprawdę wyglądać w niskim poziomie tkanki tłuszczowej. Takie jest moje zdanie na ten temat. Więc zejdź do poziomu niskiego i zobaczysz dopiero wtedy, jak może twoja twarz wyglądać. A nie ukrywajmy, że niski poziom tkanki tłuszczowej oznacza wysoki poziom testosteronu. Jest to atrakcyjne, nie ma tutaj o czym w ogóle dyskutować. Ja mniej więcej tak wyglądałem kiedyś, jak byłem w gimnazjum, gdzie byłem strasznie szczupłą osobą, więc no tutaj jak widzicie już twarz wygląda inaczej, te kości policzkowe są bardziej zarysowane, nawet takie dołki się pojawiają w policzkach. Żeby osiągnąć taki efekt, trzeba mieć naprawdę niski poziom tkanki tłuszczowej. Dlaczego mówię o tym? Ponieważ mewing oznacza prawidłowe ułożenie języka i to prawidłowe ułożenie języka nic wam nie da, jeśli macie wysoki poziom tkanki tłuszczowej, że na przykład robi wam się podwójny już podbródek i to jest spowodowane właśnie tym, że macie duże tkanki tłuszczowe. Druga sprawa to jest prawidłowa postawa ciała. Więc jeśli chodzicie zgarbieni, jeśli cały czas się garbicie, jeśli cały czas chodzicie, patrzycie w dół, macie tą postawę taką, można powiedzieć, komputerowca, bo pracujecie często przy komputerze, gdzie macie opuszczone łopatki i niestety wysuwacie też głowę do przodu. Często tak siedzimy przy komputerze, gdzie opieramy się o biurko i się garbimy, to wtedy to jest. I to jest sytuacja, gdzie mewing w niczym ci nie pomoże, ponieważ musisz najpierw zadbać o podstawę, czyli body fat, poziom tkanki tłuszczowej w organizmie do minimum zredukowany i numer dwa, prawidłowa postawa ciała. Poszukaj w internecie, sprawdź, chodź wyprostowany, patrz przed siebie w miarę oczywiście możliwości, nie tak, żebyś wpadał w kałuże albo wpadał w dziury na chodniku, ale masz zadbać o to, żeby jednak patrzeć przed siebie, patrzeć w horyzont i być wyprostowaną osobą. Więc to są podstawy i teraz już przechodzimy do mewingu. Co to w ogóle jest mewing? No mewing najprościej można ująć to tak, że mewing jest prawidłową pozycją spoczynkową języka. No i teraz zaczyna się ciekawie, bo wiele osób pewnie myśli, no jak spoczynkową pozycją języka? Przecież normalną spoczynkową pozycją języka jest taki naturalny, jak język opada, nie? Na żuchwę. Otóż nie. No otóż nie, bo prawidłowa pozycja języka jest wtedy, kiedy język jest przyklejony do podniebienia, do tej górnej części jamy ustnej. Spróbuję to pokazać mniej więcej tak, pobawię się trochę paintem i spróbuję to wyjaśnić, jak to działa. No mniej więcej tak to wygląda, że język, prawidłowa pozycja to jest tak zwany język kobry, tak? Pozycja kobry. To jest prawidłowa pozycja spoczynkowa języka, kiedy nie jesz i nie pijesz. Na tym obrazku widzisz podniebienie właśnie. I teraz chodzi o to, aby język stykał się z podniebieniem, był przyklejony do podniebienia w tej prawidłowej pozycji spoczynkowej. Czyli wygląda to mniej więcej tak. Język powinien przylegać, tak jak widzisz, na całej tej powierzchni podniebienia, bo powinien ją wypełniać. Nie powinien dotykać tych przednich zębów. Powinien być odstęp pomiędzy tymi przednimi zębami, a język. Teraz jeszcze pójdźmy dalej. Wyobraź sobie, że tutaj mamy jakiś poglądowy rysunek jamy ustnej i na przykładzie tego rysunku można też pokazać, jak ten język powinien prawidłowo wyglądać w pozycji spoczynkowej. A więc to jest prawidłowa pozycja spoczynkowa
języka, kiedy on przylega, jest w tej pozycji kobry, kiedy przylega do podniebienia, to jest to prawidłowa pozycja języka. Tak jak tutaj widzisz, on się nie styka z zębami, jest w tym takim zagłębieniu, można powiedzieć, tam jest jego miejsce. I tak powinien ten język wyglądać, jeśli nic nie pijesz, nic nie jesz i nie rozmawiasz z nim. Natomiast to jest nieprawidłowa pozycja języka, spoczynkowa oczywiście. Kiedy język opada na żuchwę i obciąża żuchwę, to jest coś, co powoduje wiele problemów. Powinieneś unikać trzymania języka w ten sposób w pozycji spoczynkowej, bo to może prowadzić do wielu problemów. Na przykład zgryzu otwartego, czy to może być wystąpić takie infantylne połykanie, a więc takie połykanie jak dzieci są nauczone, kiedy połykasz, powinieneś też ten język przyklejać do podniebienia. To jest właściwie cały ten proces mewingu. Powinieneś po prostu pamiętać o tym, aby to w tej pozycji utrzymywać język. No i teraz dlaczego ta pozycja jest prawidłowa? Dlaczego na przykład opuszczenie języka na żuchwę jest już błędem? Jeśli jesteś osobą, która nauczyła się tak, że trzyma język na żuchwie naturalnie, czyli ten język opada na żuchwę, no to niestety obciążasz niepotrzebnie żuchwę. I ta żuchwa po jakimś czasie, po paru latach takiego trzymania języka, po prostu zaczyna być tyle obciążona, ona się przyzwyczaja do tego, twój organizm się przyzwyczaja, więc twoje ciało, twoja żuchwa reaguje na to tak, że lekko otwierają się twoje usta w pozycji spoczynkowej, bo język obciążył już na tyle tą żuchwę, tak się przyzwyczaiłeś, że kiedy idziesz na przykład albo stoisz, to stoisz tak. Masz problem po prostu, żeby w pozycji, kiedy nic nie mówisz i nic nie jesz, usta były domknięte. Musisz nad tym cały czas panować i myślisz o tym. Muszę domknąć usta. Jeżeli tak jest, no to niestety to jest spowodowane tym, że nieprawidłowo trzymałeś język po prostu. Kiedy już doprowadzisz do czegoś takiego, właśnie, że tą żuchwę obciążysz, nauczysz się, że okej, oddycham przez usta, to tam nie ma znaczenia. Robi się kolejny problem, bo z przyzwyczajenia zaczynasz oddychać już ustami. Więc kiedy na przykład idziesz, bo jeżeli rozumiem sytuację, kiedy jesteś na bieżni, biegasz, jesteś na siłowni, ćwiczysz i jest wysoki, intensywny wysiłek fizyczny, no to wtedy wiadomo jest to, że oddychamy czasami przez usta. Okej, nie ma problemu. Ale jeżeli ty idziesz na przykład na pociąg albo idziesz sobie do sklepu i oddychasz przez usta, albo co lepsze, stoisz na przystanku, oddychasz przez usta, no to jest złe, to tak się nie robi, to nie jest prawidłowe i to nie jest naturalne dla człowieka, więc do czego to prowadzi? No właśnie do tego, że jeżeli masz te problemy, jeżeli tą żuchwę obciążyłeś, ona się otwiera, zaczynasz oddychać przez usta coraz częściej, no to jeszcze źle, tym bardziej to potęguje ten efekt, że zaczyna się cały ten twój tutaj, te elementy, które odpowiadają żuchwę, te elementy tutaj oddechowe, nie rozwijają się prawidłowo. Powinieneś oddychać przez nos. Innym przyczyną, która często ma miejsce w takiej sytuacji, że oddychamy przez usta, jest sytuacja, kiedy powiedzmy, bardzo często masz katar albo masz krzywą przegrodę i bardzo łatwo, bardzo mało powietrza możesz nabrać przez nos domyślnie, powiedzmy, naturalnie, więc ty próbujesz oddychać przez usta cały czas. Albo często masz katar w nocy, problem jest z przegrodą, nic z tym nie zrobiłeś i oddychasz cały czas przez usta, no i to już się potęguje ten problem i po jakimś czasie zaczyna to wyglądać mniej więcej tak, po kilku latach. Twarz jest zmęczona, nos jest taki bardziej uwydatniony, podbródek się cofa, to jest właśnie taka zmęczona twarz, a jest to bardzo często właśnie spowodowane tym nieprawidłowym ułożeniem języka i oddychaniem cały czas przez usta w dzieciństwie. To się nazywa mouth breathe, mouth breather, coś w tym stylu. Niestety, to jest coś, co najczęściej spowodowałeś właśnie sam sobie i nikt ci o tym nie powiedział, nikt na to nie zareagował. Jest wiele bardzo sprzecznych informacji na temat mewingu i tego, czy to w ogóle działa, czy nie działa. Jak przeczytasz na przykład jakieś fora, czy wejdziesz na Reddita, są bardzo podzielone te opinie na temat, więc skupmy się na badaniach naukowych. Czy są jakieś badania naukowe, które potwierdzają, że to działa? Że prawidłowe ułożenie języka w stanie spoczynku może poprawić twarz po jakimś czasie robienia tego. Powiedzmy taka transformacja, że miałeś twarz dobrą, potem oddychałeś przez usta, nie miałeś prawidłowo ułożonego języka, miałeś tą postawę ciała i doprowadziłeś do tego, że wyglądasz się źle. No i teraz chcesz to odwrócić z powrotem. Czy to jest do zrobienia? I z tego, co ja sprawdziłem, te badania naukowe, które ja przejrzałem, to nie ma dowodów na to, żadnych ewidencyjnych dowodów na to, że to działa. Natomiast
cóż, jeśli wejdziemy sobie na jakieś transformacje osób, mężczyzn, którzy wykorzystali właśnie to, ten mewing i wykonywali to przez długi czas, cały czas przestrzegali tego prawidłowego ułożenia języka, to kropla drąży skałę. Wedle tej zasady kropla drąży skałę udało się poprawić wygląd twarzy. No i tutaj macie przykłady teraz tych transformacji niektórych. No, trzeba przyznać, że bezwzględnie są efekty widoczne. Ten profil, zarysowana linia szczęki. Z tym, że jak powiedziałem, tutaj też mocny wpływ może mieć poziom tkanki tłuszczowej, tak? Bo to jest trochę oszukane, kiedy ktoś miał wysoki dosyć, zredukował i później mówi, no zobaczcie, mewing mi pomógł. Może trochę tkanka tłuszczowa pomogła, coś z tych rzeczy. Ale nie da się ukryć, że automatycznie, kiedy już teraz układasz język w prawidłowej pozycji, też nie poprawiasz twój wygląd twarzy, twój profil. Możesz teraz iść do lustra, jeśli masz rzeczywiście problemy z tym, i możesz zobaczyć w lustrze, spróbuj, zobacz swój profil, jak wygląda, kiedy masz tą pozycję języka, do której się przyzwyczaiłeś. I teraz spróbuj ułożyć ten język z tej pozycji kobry, spróbuj ułożyć język na podniebieniu. Cały język powinien przylegać, upadać dopiero tam na końcu, tak, naturalnie. Tak, zresztą już pokazywałem ci na obrazku. No i teraz automatycznie widać, bo to jest bez wątpienia widoczne, od razu widać poprawę profilu, od razu widać poprawę wyglądu. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że już samo ułożenie, prawidłowe ułożenie języka w pozycji spoczynkowej już poprawia twój wygląd twarzy, poprawia twój profil. Jeśli do tego dołożymy właśnie takie przestrzeganie tego, oddychanie przez cały czas przez nos, przestrzeganie oddychania przez nos, nie oddychanie przez usta. Musisz się oduczyć kompletnie oddychać przez usta, jak idziesz gdzieś. Cały czas musisz pamiętać o tym, żeby oddychać przez nos. To jest naturalne dla człowieka. Dodatkowo pamiętaj o prawidłowym ułożeniu języka. No i to by było w sumie tyle w temacie mewingu. Dajcie znać, jakie są wasze spostrzeżenia, macie jakieś, nie wiem, transformacje swoje przemyślenia, czy to działa, czy w ogóle nie działa. No to z chęcią się dowiem, jakie jest wasze zdanie na ten temat. Postaram się jeszcze coś dodawać w tym temacie właśnie poprawy wyglądu twarzy, bo to jest dosyć ciekawy temat z tego, co widzę. Zainteresowanie też na blogu tym tematem. Dzięki za oglądanie, bardzo się cieszę, że ktoś dotrwał do tego końca tego nagrania i myślę, że widzimy się wkrótce w kolejnych materiałach. Jeśli interesujesz się modą męską, dołącz do mojej grupy na Facebooku, tam budujemy coraz większą społeczność. Link w opisie filmu. Dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Yo!